Puszka. Puszka, daj. Cześć, kochani. Dzisiaj wam przedstawimy Back to School. Wyczekiwana przez was seria, bo kochacie przecież oglądać, jakie zeszyty sobie kupiłam do szkoły, bo to przecież takie interesujące. Ponieważ nadszedł już sierpień, czyli niedługo wakacje. Czy za 30. Więc trzeba się przygotować. Jako iść, jestem bardzo pilną uczennicą, muszę się już przygotować nie tylko emocjonalnie i psychicznie na szkołę, bo mnie gnębią, ale także na to, żeby zacząć kolejny nie pokazuj zeszytów. To miało być w kolejnym punkcie. Kupić sobie, wiecie, naklejki takie tam, żeby dobrze się uczyć, żeby nauka sprawiała mi wielką radość. Bez tych wszystkich rzeczy też mi sprawia radość, z tym jeszcze bardziej, no i wiecie. Tym odcinkiem zaczynamy serię całą Back to School. Wyświetlenia pieniążki. No, chcesz powiedzieć? Zamknij się. Ja już odliczam od pierwszego... Nie, do zakończenia roku szkolnego odliczam do następnego roku szkolnego, ponieważ kocham szkołę. Chyba, że mam mój plecak na przyszły rok, to on. Freezer. Takie zeszyciki. Żółty. Takie wiecie, takie. Widzicie, nie? I mają kartki. No, jak to zeszyty. Wszystkie zeszyty, czyli te, to są Maryś. I ja przedstawię za chwilę takie ładne zeszyty moje. Więc no, taki zeszycik. Tak. Różowy. Musisz mówić każdy kolor. Nasi widzowie są daltonistami, trzeba mówić. To jest zielony. To jest do polskiego. Też do polskiego. Bardzo odzwierciedla mój prawdziwy tyłek w spodniach. Uwaga. Płaski. I teraz przejdziemy do tych ładniejszych zeszytów. Nieprawda. Do what you say. Czyli do angielskiego. Old school. Old school, wiecie. Travel the world. Stop dreaming. Start doing. Do geografii. Psychochemii. Cynk jest zawsze dwuwartościowy. Pamiętajcie. I od brąkach, i od wiotkach. Lubię chemię. Reakcje zobojętne. Zobojętne. Co tam jeszcze jest w chemii ciekawego? Właściwości benzyny. Tęsknię za chemią. Na wzór są 28 atomów. Paulina dawno nie była w szkole, bo nie czytała, nie pisała. Ponieważ byłyśmy bardzo ciekawe, co wy myślicie o tym, że już za miesiąc szkoła, napisałam post na naszej grupie na Facebooku Szołki Kozów, na której możecie pisać komentarze, żeby pojawić się w odcinku. Napiszcie coś o szkole. W międzyczasie będę czytała od was. Tak, będę pokazywać. Pierwsza kieszonka to jest taka mała. Tam będę trzymała pisaczki, dzienniki. Ten plecak jest bardzo pojemny, naprawdę, uwierzcie. Cała start. Włoży się, nie? Szkoła to zło. Tak. Nie. Szkoła to nie jest. Szkoła to życie. A co to? Maria, głupia jesteś. O, do polskiego. Chyba nie wszyscy tak tęsknią za szkołę jak my. Kamila Wyczyńska napisała, chcę do szkoły, jestem dziwna. Jesteś. Niedługo szkoła, kto się cieszy? Mój piórnik zadanym, tak idziemy do trzeciej gimnazjum. A się zachowujemy tak. Ja mam taki, ale to jest z zeszłego roku, jeszcze jest popisany z zeszłego roku. Mój też jest z zeszłego roku, nie jest z podstawówki, to jest mój gust. On bardzo pokazuje moje oczy, jak wyglądają rano przed szkołą o 6 godzinie. Klej, żeby kleić sobie ręce na lekcjach i odrywać potem ten klej z tych rąk, nie, to jest moja pasja. Nie, ze szkoły. Zależy. Maria, ale mamy wakacje. No właśnie, trzeba się przygotować do szkoły. Wakacje są po to, żeby się przygotować na nowy rok szkolny. Te okularki bardzo są praktycznie w szkole, ponieważ kiedy chcecie iść spać, to nie widać, że śpicie. A okay. Mówicie pani, że to korekcyjne. I są dopasowane ładnie. Wszystko ładnie. No. Nie zdasz. Ty nie zdasz, Marcin. Tak. Teraz pokażę wam, co jest w moim piórniku. Szkoła to placówka, w której podobno mamy się uczyć samo przed nami tego, o czym za długo. Bardzo mądry napis, tak. Opis. Przepraszam, ale nie chcę mi się czytać, więc wstawimy go po prostu tutaj. Fizyka jest fajna. Pieniądze. Jeden długopis, mój ulubiony. Lubię pisać bardzo cienkimi długopisami. Ostrzynka do ołówka, którego nie mam, ale pewnie... się przyda kiedyś do ostrzenia na przykład mojego jednego długopisu. Szkoła to gówno.
Tak. Mielnicka. Nie śmiej się, moi nauczyciele tak do mnie mówią. Mielnicka do tablicy. Pani od fizyki. Co ma Paulina w pierniku? Mazaki Marii. Cyrkiel. 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 Mój długopis. Moje dwa długopisy. To są moje długopisy. Uwaga, nie wiem czy się zdziwicie, ale cyrkie! Mini planeta. Nie wiem, nie wiem po co ci mini planeta. Jest kolejny zakreślacz. W sumie ja nie tęsknię za szkołą. Przecież nie będę taka, o Boże, szkoła. Tylko taka... Sprawdzinami. No, sprawdziny mnie bardzo stresują. Czytamy dalej, co wy sądzicie o szkole. Za historię. Szkoła to najlepsze miejsce na ziemi. Oczywiście do dręczenia niewinnych dzieci. Racja. Nie chcę tam iść. Szkoła to zło. Łączmy się. Mała porada. Cieszcie się opierdolingiem w gimnazjum, póki jeszcze możecie, bo potem to już tylko walka z samym sobą, czy iść na imprezę, czy dzwonić do dealera po fetę i dopalacze, żeby zakupać do matury po nocach. Pozdrawiam z klasy śmierci. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Dzięki, Kary. To jeszcze przed nami. Zawsze miłe. Motywujący. Szkoła jest fajna. Czujesz sarkazm, Mario? Czuję. Zabierzcie do piekła. Szkoła to gówno. Ale wiecie, że wszyscy... Zmieniam szkołę, pozdro. Powodzenia w nowej szkole. Ja też w czwartej klasie podstawówki zmieniałam szkołę. Stresowałam się, ale wtedy poznałam Paulinę w wakacje, między trzecią a czwartą. I o wiele lepiej mi było w nowej klasie. I potem już było... Dobrze, coś o szkole. Ty spryciłem tutaj. Szkoła, jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem zgodnie z podstawą programową i ustawą o... Nie tęsknię. Też nie tęsknię. I wiecie co? Ja nie lubię szkoły. Tęsknię za historią. Czemu? Ja siedzę z Julią na historii, jest impreza. Ja siedzę z Emilem, albo Maskiem, albo Kacprem. Minęła połowa wakacji. Przede wszystkim ten filmik miał na celu, sorry wam żelki w tym miejscu właśnie, trochę sparodiowanie tego, że już wszyscy nagle w tych reklamach, w tych filmach na YouTubie trąbią o tym. Ostatnio przyszła do mnie gazetka od jakiegoś sklepu z napisem wielkim Back to School. Jeszcze miesiąc i ja naprawdę chciałabym go dobrze spędzić. Zjem żelka, Paulina mów. Też jem żelka. Jemy żelka. Ogólnie zafarbowały mi się gumki na aparacie i teraz mam zielone. A wczoraj dosłownie co byłam u ortodonty i miałam zmienione gumki. I gumka mi spadła. Albo, ale od żelków chyba czegoś nie da zafarbować. Mam tutaj przerwę. Naprawdę dużo widać. Paulina ma getelon do nóg. No. Mam nadzieję, że spędzicie ten ostatni miesiąc wakacji tak, jak sobie to wymarzyliście, żeby było fajnie, żebyście robili tylko to, na co macie ochotę. Moim zdaniem miesiąc to dużo czasu, wszyscy już mówią o tej szkole, ale... Bawmy się. Są wakacje, korzystajmy. My wam życzymy wszystkiego najlepszego. Zapraszamy was serdecznie na nasze social media, czyli na Snapchata, Kozy Podłoga Show, naszego Instagrama, Kozy Podłoga Show. Grupę Showki Kozów, fanpage'a i tak dalej. Wszystko ogólnie macie w opisie. Zawsze wszystkie. Muzykę też macie w opisie. Pytania, które często się powtarzają, typu ile mamy lat, czym montujemy, czym nagrywamy, też macie wszystko w opisie. Dziękujemy za 18 tysięcy subskrypcji. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej następnym. Także dziękujemy za obejrzenie odcinka. Musimy w ten ostatni miesiąc jeszcze coś tam sobie ponagrywać, nie? Trochę na ten nasz kanał.